Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim, za sterami Filip Łyszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Producentką programu jest Aneta Miłkowska i bardzo dziękujemy za to wsparcie. Witam wszystkich, którzy są na czacie i którzy nas też podsłuchują, ale się nie objawili albo dopiero się objawią. Jest Irmina, Graszka, Ludwinia, Jola, Andrzej, Martin, Marian, Anna, Grzegorz, Ola, Szaman, 035, Andrzej, Katarzyna. Dobry wieczór. Serdecznie witam w ten piątkowy wieczór i bardzo mi miło, że zechcieliście spędzić go razem z nami w Resecie Obywatelskim. I dzisiaj w nieco jaśniej dalej patrzymy na to, co się dzieje wokół kryzysu uchodźczego, co się dzieje, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Kryzys uchodźczy będzie okiem medyka, a potem będziemy rozmawiali o stereotypach i uprzedzeniach, ale będzie też jeszcze jeden bonus, o którym za chwilę. Te pierwsze dwa tematy, proszę Państwa, są oczywiście bardzo ważne. Są ważne ze względu na takie pytania, które powinniśmy zadawać sobie jako społeczeństwo obywatelskie, o czym przekonamy się, myślę, w toku tego naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Jak uchodźcom pomagają medycy? Czy kryzys humanitarny sprawił, że wszyscy zapomnieli o pandemii COVID-19? O tym pomówimy z Gilbertem Kolbe, pielęgniarzem, rzecznikiem prasowym Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia i gościem, który, proszę Państwa, w zeszły weekend pojechał na ukraińską stronę i niósł tam pomoc medyczną, proszę Państwa. Ogromnie podziwiam, zresztą już nieraz to mówiłem, Gilberta, i bardzo się cieszę, że dzisiaj się z nim spotkamy i będziemy mogli porozmawiać, szczególnie, że są też rewelacje oczywiście na tym naszym polskim podwórku. Nie dalej jak wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że zarekomendował szefowi rządu, panu Mateuszowi Morawieckiemu, zdjęcie wszystkich obostrzeń, maseczek i tak dalej, no bo wiadomo, wiosna przyszła, to po cholerę nosić maseczkę w pomieszczeniu. To pierwsza godzina programu. Już teraz zachęcam Państwa do
zadawania, przygotowywania sobie pytań na spotkanie z naszym gościem. Bardzo na to liczymy, że będziemy z wami tutaj gorąco dyskutować. Później naszą gościnią po 20 będzie znana wam z anteny Resetu Obywatelskiego redaktorka Karolina Rogaska, która naszych widzów i widzki zaprosi do dyskusji nad stereotypami, uprzedzeniami i mechanizmami ich powstawania. Tutaj też oczywiście liczymy na wasz udział, bo chcemy się dowiedzieć też tego, co sobie myślicie. Ja nawet miałem okazję dzisiaj odebrać książkę, którą pożyczyłem prawie 2 lata temu koleżance. Chwilę, bo mi tu bluruje. Michael Walzer o tolerancji. Bardzo ciekawa książka wybitnego amerykańskiego filozofa społecznego. I myślę, że jakoś się też do tej publikacji odwołamy. A na koniec to ten mały bonusik. Zaproszę Państwa na rozmowę z panią Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. To jest taka organizacja, która monitoruje, co się dzieje z drzewami. Jest to monitoring obywatelski drzew, działający głównie na terenie kujawsko-pomorskiego. A będziemy rozmawiali o wycince ponad 100-letnich drzew z obszaru Natura 2000 w okolicy Chełmna. Pani Marzena jest obecnie w samolocie, dlatego rozmowa była wcześniej nagrana i puścimy ją sobie i Państwu właśnie pod koniec dzisiejszego spotkania. No i chcę też Państwa zaprosić, bo nowości w Resecie Obywatelskim. W niedzielę kolejna premiera. Filip zaraz nam tutaj wyświetli zajawkę programu. Proszę Państwa, Rzeczpospolita Polska, audycja Igora Isajewa, czyli Polska widziana oczami Ukraińca, Polska. Konstytucja zaczyna się od słów, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jak pisze nasz nowy autor, dla tysięcy Ukraińców i Ukrainek jest ona Rzeczpospolitą, także ich dobrem wspólnym. I ona się tworzy i rozrasta teraz na naszych oczach. Jak, co się odbywa w tej Rzeczpospolitej, czego Polak lub Polka może nie dostrzec, o tym będzie program Igora Isajewa, który będzie miał premierę już w tę niedzielę, to jest 19-20 marca o godzinie 18, między godziną 18 a 19. Zapraszam serdecznie. Lubomir pyta, czy mowa o uprzedzeniach będzie dotyczyć również uprzedzeń, jakie wykreowano w propagandzie rosyjskiej i jakie teraz sprzyjają poparciu wojny? Lubomirze, tak jak mówiłem, no, liczymy tutaj na wasz udział, więc tak ta dyskusja z redaktor Rogaską popłynie, jaki bieg jej wspólnie z nami nadacie. Także to jest ta wartość dodana oczywiście medium, jakim jest Reset Obywatelski. O, widzę, dołączył do nas też redaktor Radosław Gruca. Cześć Radku. Jest Julo, jest redaktor. Krzysztof Olejnik też do nas dołączył. I cóż, proszę Państwa, tutaj padło jeszcze takie pytanie. Myślę, że to jest pytanie warte rozważenia. Szczególnie, że zdarza mi się być muzykiem, szaman. Pisał na początku naszego spotkania a propos hymnu, bo nie możemy teraz puszczać hymnu, bo zgłosiły się dwie instytucje, które roszczą sobie prawa do tego hymnu ukraińskiego, który puszczaliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu. Czy można dać hymn w innym wykonaniu? No, niestety jest tak z YouTubem i to od lat zresztą, co jest przypadkiem znanym, że prawdopodobnie nawet gdybyśmy mieli taki plik dokumentów dotyczący tego, że mamy prawa autorskie, no to jednak musielibyśmy pojechać do sądu gdzieś w Stanach Zjednoczonych, pewnie do Mountain View, gdzie mieści się Google, i musielibyśmy tam to przedstawić. I prawdopodobnie będzie tak z każdym wykonaniem, a powiem Państwu szczerze, że ja się nie za bardzo czuję na siłach, żeby tak ważną w tym czasie wojny,
tak ważny utwór muzyczny wziąć i nagrać na gitarze, bo po prostu przerasta mnie taka sytuacja i nie chciałbym tego po prostu, mówiąc kolokwialnie, spieprzyć. Proszę Państwa, już za chwilę rozmowa z Gilbertem Kolbe, a teraz chwila muzycznego oddechu. Przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że nie pomoże być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te w twoją myśl jeden raz. Panie, ja nie wiem czasami co zrobić, kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem, jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Odpowiedziałby się nie wychylać, iść tam gdzie tłum. Lecz ja nigdy nie umiałem pozbyć się moich marzeń. Bezkrytycznie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. A nie będzie źle. A nie będzie źle. A nie będzie źle.
Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Za starami Filip Łeszego, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Producentką programu jest Aneta Miłkowska, a naszym gościem, którego zapraszam serdecznie do wirtualnego studia, jest Gilbert Kolbe, pielęgniarz, rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia i gościem, który zeszły weekend spędził po ukraińskiej stronie, niosąc tam pomoc medyczną. Wielki podziw, Gilbert. To tak słowem przywitania. Dobry wieczór. Tobie, dobry wieczór Państwu i od razu też powiem, że wracam tam dzisiaj po programie, pakuję torbę i znów jadę na granicę, bo czuję, że tam potrzeba mojej pomocy i czuję, że tam jestem potrzebny. Bardzo Cię za to podziwiam i no cóż, możemy tylko życzyć Ci szerokiej drogi, ale zanim przejdziemy do sytuacji w Ukrainie, proszę Państwa, zachęcam do zadawania naszemu gościowi pytań na czacie. Gilbercie, nie sposób nie zacząć od naszego polskiego podwórka i ministra Niedzielskiego, no bo jak pewnie się domyślasz, o co mi chodzi, zapowiedź zniesienia wszelkich obostrzeń wczoraj wypłynęła. Co o tym myślisz? Nie mogę się nie uśmiechać, mówiąc o tym temacie akurat, bo najpierw dotykamy tematu tragikomicznego, czyli bardzo optymistycznej, wręcz można powiedzieć dziecinnie prostego sposobu na zakończenie pandemii, zakończenie problemów w ochronie zdrowia. To jest no, dla mnie zaskakujące delikatnie. Natomiast tak, pan Niedzielski stwierdził, że zapyta i zasugeruje panu premierowi, że od kwietnia, żeby znieść wszelkie restrykcje, o których myślę, że mało kto jakkolwiek pamięta, że w ogóle takie istniały. Generalnie planuje znieść izolację, znieść kwarantannę, no de facto odwołać pandemię. I jest to bardzo, bardzo odważne plany, odważne stwierdzenie, zwłaszcza w kontekście tego, że w większości państw w tym momencie notowane są sukcesywne wzrosty, nieśmiałe, bo nieśmiałe i oby tak zostało, natomiast one są. Natomiast u nas mamy także, jak wiemy doskonale, kryzys uchodźczy związany z atakiem Rosji na Ukrainę i to także zwiększa w Polsce ryzyko tego, co może się w kontekście COVID-a dziać. I to jest niestety duży problem, bo jak wiemy, społeczeństwo ukraińskie jest znacznie gorzej wyszczepione. Z własnego doświadczenia powiem, że coś takiego jak dystans, maseczki, dezynfekcja w punktach czy recepcyjnych, czy w punktach, w którym mogą uchodźcy przenocować, to jest fikcja, tego nie ma. Mimo że na różnych konferencjach prasowych, gdzie zresztą uczestniczyłem w jednej wizytacji przez wojewodę jednego z województw, pozwolę sobie nie mówić o konkretach, ale była delegacja urzędników z Unii Europejskiej w jednym z takich punktów recepcyjnych i padło pytanie o COVID, padło pytanie do wojewody o to, jak wygląda sytuacja z zapobieganiem COVID-owi w takich punktach recepcyjnych. I tutaj wojewoda stwierdził, żeby tutaj nie naprowadzać, że jest znakomicie, że są rozdysponowywane maseczki, że tutaj staramy się dbać o ten dystans. Zostało otwarcie powiedziane, że punkt szczepień na początku był, natomiast on nie cieszył się powodzeniem i to niestety jest fakt. Natomiast myślę, że to właśnie jest po stronie rządu takie zadanie, aby edukować społeczeństwo ukraińskie, które przyjeżdża do Polski o tym, dlaczego ważne są szczepienia, nie tylko te dla dzieci w Polsce obowiązkowe, które są realizowane w Polsce i tutaj
ministerstwo zapewnia, że mamy odpowiedni zapas szczepionek dla dzieci, natomiast także te szczepienia na COVID, które są bardzo potrzebne i mam nadzieję, że nikt z oglądających nie ma tutaj innego zdania, natomiast oczywiście w razie czego zapraszam do dyskusji na ten temat. Natomiast coś, co jest bardzo, bardzo niepokojące, to to, że w niektórych miejscach krótkiego pobytu uchodźców mamy takie mini pandemie, mini epidemie, kiedy coraz więcej się tego COVID-a spotyka. Testowanie jest bardzo ograniczone, żeby nie powiedzieć, nie odbywa się. Więc kto jest bardziej roztropny, no to chodzi cały czas w maseczce. Kto nie, no to na własne ryzyko decyduje się na to, aby troszeczkę zwiększyć swoją szansę na to, że się zostanie ozdrowieńcem, tudzież nie ozdrowieńcem, czego swoją drogą nikomu nie życzę, bo coraz częściej obserwuję u pacjentów to, że mamy powikłanie ze strony układu krwionośnego i układu po prostu kardiologicznego, gdzie te problemy z sercem się dzieją nawet u osób młodszych. I to jest duży, duży problem jako powikłanie po COVID-zie. Także to, co mogę delikatnie przypomnieć o tym, że pandemia wbrew temu, co twierdzi ministerstwo optymistycznie i beztrosko, niestety się nie kończy. A wręcz duża część ekspertów mówi, że niestety możemy mieć do czynienia z następną falą i oby to nie była prawda, oby to się okazało jedynie strachem, tak jak przed Omikronem, kiedy baliśmy się tego, że zapchane zostaną wszystkie szpitale. Na szczęście tak się nie wydarzyło i tak samo mam nadzieję, że tym razem okaże się, że ten strach jest w pewien sposób nie jest przesadzony. Natomiast ryzyko jest duże. Wiesz, żyjemy w jakimś strasznym kraju, jeśli zawodowy medyk mówi, bo jeszcze są niezawodowi medycy, wiesz, różni znachorzy i tak dalej, bardzo dużo, to jest warte podkreślenie, tak? Więc kiedy zawodowy medyk mówi, pozostaje nam mieć nadzieję, że nie będzie tak źle, bo ogólnie nikt nic nie robi, jest to absolutnie przerażające. Słuchaj, mamy pytanie od pani Katarzyny na naszym czacie. Proste pytanie, czy jest chociaż w niektórych punktach sprawdzana temperatura, bo o innych symptomach to nawet nie myślę. Ale takie moje pytanie uzupełniające, czy przesiewowo, czy jak ktoś się zgłosi do punktu medycznego, bo jak ktoś się zgłosi do punktu medycznego, no to oczywiście my mierzymy nie tylko temperaturę, ale wszelkie parametry, jakie mamy dostępne, żeby takiego pacjenta zbadać. Natomiast przesiewowo no nie ma też takiej możliwości, bo patrząc ze strony technicznej, ciężko jest wymagać od osoby, która przekracza granicę, często stojąc przez parę godzin na zimnie i często w pewnej, nie powiem, że panice, ale w ogromnym strachu i w emocjach, które ciężko nam sobie wyobrazić naprawdę, bo dopiero kiedy pojechałem tam za granicę do Ukrainy, to zrozumiałem tak naprawdę, co ci ludzie mogą czuć, jak ci ludzie się zachowują, nie tyle w Warszawie, kiedy już dojeżdżają do pewnego bezpiecznego miejsca, kiedy są już po takiej wstępnej odprawie w punktach recepcyjnych zlokalizowanych przy granicach, tylko no, dojeżdżali już do większego miasta, w którym mogli czuć się spokojnie, czuć się bezpiecznie. Natomiast tam przed granicą, zbliżając się do Polski, bo te punkty medyczne najczęściej są zrobione paręset metrów przed granicą po stronie ukraińskiej, no to tam naprawdę widać w ich oczach strach, także w tym co mówią, co opowiadają. I to jest przerażające i trudno jest sobie w takiej sytuacji wyobrazić jakieś przesiewowe badanie tych ludzi. Natomiast jak najbardziej, jak zgłaszają się do nas pacjenci,
to wtedy ich badamy całościowo, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, ale także ciśnienie, saturacja i tak dalej. Zależnie od tego też, z czym się do nas pacjenci zgłaszają. Natomiast jeśli chodzi o pandemię i jej zapobieganie, no to w momencie, w którym pacjenci zjawiają się już w punktach recepcyjnych, kiedy są już w Polsce i są bezpieczni, no to dobrze by było moim zdaniem w jakiś sposób ich przesiewowo badać, co się nie dzieje. Wiesz, mam takie wrażenie, że po prostu zdejmowanie i zakładanie obostrzeń uzależniono od pór roku. W zeszłym roku zdejmowano na lato, teraz już na wiosnę, znaczy się, proszę Państwa, ciepła wiosna po prostu będzie, już będzie gorąco pewnie za kilka dni, skoro obostrzenia są zdejmowane. Ja jestem w ogóle zachwycony tym konceptem, wiesz, Gilbert, że dobra, przyjdzie wiosna, będzie cieplej, więc możemy zdjąć wszystkie obostrzenia, szczególnie noszenie maseczek w pomieszczeniach. Co innego, proszę Państwa, że wystarczy przejść już w tym momencie, bo w Warszawie jeszcze jakoś tak ludzie nawet trzymali rygor, bo to tak jakoś tak było. W tym momencie w okolicznym sklepie, w którym robię zakupy, czy w pobliskiej kawiarni, już 1 marca, jak było powiedziane, że część obostrzeń jest zdjęta, wszyscy, absolutnie wszyscy zapomnieli o pandemii, nie mówiąc o tym, że to też jest chyba związane nie tyle z działalnością mediów, co po prostu z tym, co jest na topie. No, na topie mamy teraz temat, jakim jest wojna w Ukrainie, jakim jest agresja Rosji na ten kraj. I no, automatycznie po prostu pandemia została wymazana. Te dane o pandemii się pojawiają dużo rzadziej. Okopress właśnie opublikowało bodajże wczoraj albo dzisiaj rano, to mi się czasem zlewa w jedno, wieczór z porankiem, więc musicie Państwo wybaczyć, ale na pewno znajdziecie ten artykuł. Właśnie pojawił się artykuł przypominający, że pandemia cały czas trwa, tym bardziej mnie to dziwi. Bardzo mnie rozbawił w ogóle, wiesz, Gilbert, bardzo mnie rozbawił to taki śmiech przez łzy trochę, ale wpis Bartosza Fiałka pod jednym z artykułów właśnie wczoraj Niedzielski ogłosił obostrzenia i chyba pod artykułem Onetu na Facebooku pojawił się jego komentarz: dowody naukowe, żeby znieść wszystkie obostrzenia, i wkleił taki fragment po prostu białych pikseli, nic tam nie ma po prostu. Znaczy tak, ja trochę uzupełnię twoją wypowiedź, bo jeśli chodzi o znoszenie części obostrzeń w sezonie letnim, ma to sens, jeśli chodzi o spojrzenie naukowe, dlatego że nasza odporność jest wtedy znacznie, znacznie silniejsza i wtedy notujemy mniej zachorowań na wszelkie choroby wirusowe, tak samo na grypę i tak dalej. Natomiast nie ma sensu absolutnie znoszenie obostrzeń wszystkich, ponieważ no to droga donikąd. I tak samo jestem zdania, że wzorem chociażby Japonii powinniśmy z maskami zostać na zawsze, bo 2 lata temu straszono opinię publiczną tym, że grzybica płuc przecież ze względu na maseczki i w ogóle wszyscy umrzemy i się udusimy przez te kagańce okropne. Natomiast minęły 2 lata, jakoś tak nie spotkałem dotychczas nikogo, kto by tą grzybicę płuc miał. I o ile nie przeczę, że osoby na przykład chore na astmę mogą odczuwać dyskomfort w przebywaniu w maseczce, jak najbardziej, o tyle zdrowy człowiek żadnych takich reperkusji mieć z punktu medycznego nie może po prostu. I myślę, że nie jest to aż tak ogromny wysiłek, żeby taką maseczkę założyć. A zgadzam się niestety z tobą, że okoliczne sklepy, także u mnie, czy przy granicy, czy także w punktach recepcyjnych, no maseczki nie istnieją. Każdy o nich praktycznie zapomina. Zobaczenie kogoś w maseczce, no to jest tak może 1 na 10 osób. Więc to jest mało i tym tropem idąc, no, będziemy mieli problem. Może Ministerstwo Zdrowia założyło sobie, że jak
zakończymy pandemię, nie będziemy podawać statystyk, no to choroby nie ma, to w sumie spoko. Nie, no to wiesz, to jest jeszcze zastanawiające w tym, co Niedzielski mówił, bo przyglądałem się temu, co mówił, to mówił, że i to jest jakaś totalna głupota, za którą ganiłeś nie tak dawno temu zresztą prezydenta Andrzeja Dudę na Twitterze. Otóż minister zdrowia, zwracam na to twoją uwagę, powiedział, że no to tak dzięki Omikronowi to ten COVID się coraz bardziej taki staje właśnie taką chorobą typu grypa, więc już jest ogólnie po problemie. I wiesz co, przyszło mi... Wejdę ci, przepraszam, w słowo. Moim zdaniem to jest niestety to, przed czym ostrzegało duże grono medyczne, czyli to jest następstwo wyłączenia Rady Medycznej. Rada Medyczna w tym momencie nie istnieje. W tym momencie istnieje jakaś tam rada niby złożona z jakichś ludzi, którzy częściowo medykami są, częściowo medykami nie są. I oni sobie coś tam mówią. Ja żadnych nie widziałem także rekomendacji tejże rady. Więc Rady Medycznej nie ma. Ministrowi zdrowia, który, przypominam, jest doktorem nauk ekonomicznych, nikt w tej sprawie nie doradza. Mamy niby wiceministra Kraskę, który jest lekarzem, natomiast dawno tym lekarzem nie był. Słuchaj, tu ci wejdę tylko w słowo, bo musi być jakiś żenujący żart prowadzącego przy piąteczku. Zwracam państwa i twoją uwagę na to, co powiedziałeś. Niby wiceministra mamy. Tak. Znaczy to ja powiedziałem, żeby nie było. Tak, znaczy mnie generalnie w Ministerstwie Zdrowia raczej nie darzą ogromną sympatią ze względu na to, w jaki sposób wypowiadam się. Wręcz zostało mi kiedyś zarzucone, że jak to chce pan się dogadywać z Ministerstwem Zdrowia, skoro pan tu takie agresywne komentarze zapodaje. Więc ja powiedziałem, że no, drodzy państwo, no, jak robicie głupoty, to ja nie będę klaskał, bardzo mi przykro, od klaskania jesteście wy i tyle. No, wiecie państwo, to wygląda tak. Moim zdaniem, jeśli chce się robić coś dobrego dla ochrony zdrowia, to nie może być to przykryte publiczką. I nie mogą iść za tym sondaże. To jest niepopularna politycznie opinia, ale żeby zmienić system ochrony zdrowia, to trzeba go przewrócić do góry nogami. I jak rozmawia się z politykami, to każdy kiwa głową, każdy się zgadza, każdy mówi, że tak, rzeczywiście, no tak trzeba zrobić, bo od wielu lat nic z tym nie było zrobione. I na tym się kończy. I na tym się niestety kończy, że jest to kiwanie głową, wszyscy się ze sobą zgadzają, jak to było w jednej z piosenek, wszyscy się ze sobą zgadzają i przechodzimy do porządku dziennego. To jest niestety bardzo przykre, ja się teraz uśmiecham, ale to dlatego, że znam ten system już trochę czasu i znam też polityków od pewnego czasu. I niestety tak samo z opowieści moich bardziej doświadczonych kolegów czy koleżanek, to także niestety wygląda w ten sposób, że od wielu lat każdy się ze sobą zgadza w temacie ochrony zdrowia, ale nic nie jest robione i jest patrzenie pod kątem jakoś to będzie, damy radę. I owszem, może teraz jeszcze radę dajemy, natomiast niedługo nie będzie komu dawać po prostu rady i to teraz brzmi jak dramatyczna zapowiedź, natomiast myślę, że państwo także dostrzeżecie to prędzej czy później, a im później dostrzegą to politycy, tym ciężej będzie zrobić z tym cokolwiek. No wiesz, ostatnie tygodnie pokazują dobitnie, że jesteśmy państwem, które się powinno nazywać zrzutka.pl, bo to tylko i wyłącznie dzięki pospolitemu ruszeniu pewne rzeczy działają w ostatnich 3 tygodniach. I one są, wiesz, jakoś tak dyktowane dobrym sercem, ale kiedy wchodzi ten interes polityczny, no to zresztą sam to wskazywałeś w innej rozmowie ze mną, że
wszyscy politycy patrzą na to krótkofalowo, tak? Czyli póki jesteśmy my u władzy i można nas z czegoś rozliczyć, to jest super, ale po co pracować na tych innych? I też wskazywałeś zresztą, to cytat z samego ciebie, więc za chwilę powiesz, czy się zgadzasz, czy nie. Ale od wielu, wielu lat nic po prostu nie zrobiono, bo politycy nie potrafią po prostu się, proszę państwa, spiąć i zrobić czegoś ponadpartyjnie. Tak jest. No teraz mogę trochę to uaktualnić, że tuż przed rozpoczęciem agresji Rosji zacząłem trochę działać w tym temacie, żeby nie być jedynie krytykiem. Natomiast no niestety działania wojenne skutecznie powstrzymały jakiekolwiek inicjatywy tego rodzaju, więc to wszystko trzeba odłożyć na dalszy tor. Natomiast pewna nadzieja i perspektywa jest działania ponadpartyjnego i przedstawiciele partii, z którymi zdążyłem rozmawiać, powiedzieli, że jak najbardziej są tym zainteresowani. Także zobaczymy. To mogę powiedzieć, że zobaczymy. Natomiast teraz niestety ważniejsze są sprawy Ukrainy i Ukraińców i to, żeby im jak najbardziej pomóc i przede wszystkim, żeby oni mogli tutaj podjąć pracę, choćby tymczasową, i żeby powstrzymać to, co powoli rośnie. Czyli to, z czym spotkali się medycy mniej więcej po pół roku pandemii, czyli po prostu hejt. Tak, ja tak przewiduję niestety dosyć pesymistycznie, że ta fala tego hejtu zacznie wzbierać za około 2-3 tygodnie, bo też, no tak jak wspominałem, państwo zrzutki.pl ciągną to na razie wszystko, wolontariusze, i po prostu zaczniemy być wszyscy zmęczeni bez rozwiązań systemowych i wtedy stworzy się, nie mówię o tych ludziach dobrej woli, tylko mówię o tym, że stworzy się wtedy dopiero żyzny grunt do tego, proszę państwa, żeby tak zwane trole Putina mogły zacząć działać. Ale Gilbert, mamy pytanie od Katarzyny. A jak z wyszczepieniem wśród uchodźców? COVID i inne choroby. Dezinformacja rosyjska w Ukrainie była dużo silniejsza niż w Polsce, podkreśla Katarzyna na naszym czacie. Nie ma takich jasnych badań i też nie ma do końca sposobu realnego, żeby to zmierzyć. Natomiast natknąłem się na artykuły, które mówiły o tym, że Ukraińcy i Ukrainki są wyszczepieni w stopniu około 30%, natomiast tam nie szczepiono dzieci na COVID w ogóle, przynajmniej z tego co ja wiem. Tak samo jest ciężko ze szczepieniami na inne choroby. Ukraina jest państwem, w którym niedawno był jeden przypadek polio, jeden przypadek cholery, czyli są to choroby, o których my dawno zapomnieliśmy i słyszeliśmy o nich tylko pod względem tego, że warto się na nie zaszczepić, wręcz trzeba się na nie zaszczepić, a nie na tym, że u nas występują. Tak samo tam bardzo dużo jest gruźlicy. I to są rzeczywiście problemy, z którymi nasz system ochrony zdrowia, a także Polki i Polacy mogą się spotkać. I to będzie prędzej czy później realny problem. I pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia do tego czasu wypracuje jakieś systemowe rozwiązania, czy nie, no to od tego będzie zależało, jak sobie z tym poradzimy. I niestety to jest także to, o czym mówię od początku, brakuje systemowego wsparcia i niestety to jest ogromny problem, bo zdjęcie zrobić sobie każdy może w punkcie recepcyjnym, ładnie to wygląda, nawet zrobić konferencję i powiedzieć, że dajemy radę, no nie wiem, wynajęliśmy wielką halę, bardzo fajnie, i postawiliśmy parę łóżek, super, tylko wracamy do myślenia pandemicznego, łóżka same nie pomogą. Łóżko pozwoli się uchodźcy wyspać w cieple i w bezpieczeństwie, natomiast łóżko nie da uchodźcy pracy, nie pozwoli mu, żeby jakoś na jakiś czas zakotwiczyć się w Polsce,
po to, żeby można było w miarę szybko wrócić do domu, kiedy ta sytuacja w Ukrainie się uspokoi i kiedy oby jak najszybciej doszło do pokoju i zawieszenia broni. Natomiast no tego brakuje, nie ma systemowych rozwiązań, nie ma chociażby skoordynowanych działań i wytycznych, jak punkty medyczne takie mają działać, jak one mają współpracować z Państwowym Ratownictwem Medycznym, jak ma wyglądać przesyłanie czy pewien transport rannych z Polski, przepraszam, z Ukrainy do Polski, tych, którzy nie zgłaszają się do szpitali albo nie byli w szpitalach, bo ci często są transportowani na przykład tym pociągiem humanitarnym, który jest. I to jest bardzo fajne rozwiązanie i to jest jedno z tych dobrych rozwiązań, które ministerstwo zrobiło i to można pochwalić jak najbardziej. Natomiast brakuje na miejscu takich przygotowanych rozwiązań, które wsparłyby osoby, które tam działają po prostu. I to jest coś, z czym my się stykamy na co dzień. I to niezależnie, czy to jest dworzec wschodni, zachodni w Warszawie, czy to jest punkt recepcyjny przy granicy, czy to jest punkt medyczny za granicą. Wszędzie brakuje takiej odgórnych ram działania, gdzie to wszystko by zostało ładnie ujęte, a to jest praca na tydzień dla departamentu w ministerstwie i nie wiem, od czego zależy to, że tego nadal nie ma. Ja próbowałem podpytywać o to ministerstwo różnymi kanałami. Nie zostało to w żaden sposób podjęte, skomentowane. Tak samo media, mam wrażenie, nie pytają o to za bardzo. Skupiają się bardziej na tej politycznej stronie agresji Rosji. I wiadomo, to jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że także to, jak będziemy sobie medycznie radzić z falą uchodźców, falą rannych, jest także bardzo, bardzo istotne. I to jest też odnosząc się do tego, o czym ty mówiłeś, czyli na ile starczy woli i chęci i też sił, a także środków pieniężnych, prywatnych na to, żeby pomagać. Bo to kiedyś się kończy, bo nikt z nas nie jest nieskończenie bogaty. Wiadomo, w porównaniu z uchodźcami jesteśmy w tym momencie bardzo bogatym społeczeństwem, bo oni zostali z niczym, zostali z jedną torbą. Natomiast każdy z nas także ma swoje życie, ma swoje obowiązki, ma jakieś swoje plany i o tym też chciałbym Państwu przypomnieć, żeby nie hejtować osób, które czasami odpoczywają, które na przykład wyjadą na zaplanowane wakacje. To nie jest nic złego. My musimy pamiętać o tym, że pomaganie jest po pierwsze wolontaryjne, a po drugie jest bardzo obciążające psychicznie. Kiedy człowiek naogląda się łez, porozmawia z uchodźcami, powspiera ich, potrzyma za rękę, często przytuli, to są obrazki, które zostają w głowie na długo, na bardzo długi czas. I to wymaga także takiego samowsparcia, samoterapii, czyli na przykład zupełnego odcięcia się od wszystkiego, wyjazdu gdzieś na chwilę, po to, żeby zebrać te siły i znów móc pomagać. Także to jest taka trochę z gwiazdką prośba do Państwa. Ja się absolutnie podpisuję pod tym, co Ty mówisz. Mówiłem zresztą o tym już w zeszłym tygodniu w Nieco Jaśniej, jak spotkaliśmy się, proszę Państwa, z redaktorką Martą Glanc, która spędziła 3 dni na Dworcu Centralnym. Trzeba po prostu dawać sobie chwilę oddechu, to wtedy dłużej z tą pomocą pociągniemy. A z tego, co widziałem wczoraj, to taki off-top, wybacz Gilbercie, wczoraj widziałem, jak wojewoda pan Radziwiłł udzielał Onetowi odpowiedzi na temat tego, jak wygląda sytuacja i jedyne, co potrafił odpowiedzieć dziennikarzowi Onetu, to było: proszę nie prowokować wojny polsko-polskiej, ja w tym nie będę uczestniczył. I to była jedyna odpowiedź.
tego człowieka na zadawane pytania, jak, gdzie jest pomoc zorganizowana, posiłki, łóżka i tak dalej. Czyli ja nie będę się wypowiadał w ogóle na temat pana wojewody Radziwiłła, z tego względu, że jest on na tyle skompromitowany w środowisku medycznym, że nie warto mu poświęcać więcej niż 2 minut. No to mam jeszcze ze 30 sekund, ale dam sobie spokój w takim razie. Słuchaj, przyszedł mi do głowy taki dosyć szalony pomysł. I chciałem się ciebie zapytać, co o tym myślisz, bo też jesteś specjalistą, jeśli chodzi o organizowanie ochrony zdrowia. Wiesz, jak to powinno wyglądać, a ja mam taki pomysł. Napływa bardzo dużo uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Są to też przedstawiciele zawodów medycznych. A wiemy, gdzie mamy największe braki, szczególnie jeśli chodzi o pielęgniarki i pielęgniarzy. Czy my nie powinniśmy stworzyć jakiejś drogi, wiesz, wytniemy ten fragment potem i wyślemy ministerstwu. Czy my nie powinniśmy, czy ministerstwo nie powinno stworzyć teraz jakiegoś takiego systemu uproszczonej ścieżki przyjmowania tych ludzi do pracy, bo oni będą tej pracy szukać, oni i one będą szukać tej pracy. Mogę przerwać? No. To już istnieje. To już istnieje. Tak. To dobra wiadomość. Tak, to jest dobra wiadomość, natomiast jest z gwiazdką. Z gwiazdką. No niestety nie może być za pięknie. Ponieważ tak, istnieje uproszczona ścieżka i to jest bardzo dobry znak i to jest bardzo dobry także plan, żeby adaptować osoby medyczne z Ukrainy w Polsce. Natomiast już podnoszą się głosy pewnych, nazwijmy to, grup społecznych zrzeszonych wokół szpitali, żeby od razu ich zatrudniać. Żeby w ogóle, jak ktoś ma papierek, to od razu przyjmować do pracy. I dzisiaj byłem o to pytany przez dziennikarkę Rzepy, co o tym sądzę. I powiem tak, no, pomysł jest jak najbardziej dobry, jak najbardziej należy ich adaptować do pracy w Polsce, super, jestem w pełni za, bo medycy nam się przydadzą, dziury w systemie są tak ogromne, że nasz rynek medyczny jest w stanie jak gąbka zasysać wszelkie ilości pracowników ochrony zdrowia. Natomiast tu jest pewna gwiazdka, nie można tego robić na hura. Ponieważ po pierwsze... Oczywiście, wszystko z głową. Wszystko no właśnie, a problem jest taki, że już niektóre grupy mówią o tym, żeby wszystko, ktoś machnie papierkiem, że jest medykiem, to przyjmować. Ktoś tam się nim zajmie. Ktoś weźmie za niego odpowiedzialność przecież w ramach dyżuru. I jest problem polegający na tym, że mamy mimo wszystko barierę językową. Mimo, że ukraiński jest względnie gdzieś tam podobny do polskiego, da się jakoś tam porozumieć, nie znając języka ukraińskiego i w drugą stronę nie znając języka polskiego, da się jakoś tam porozumieć. Natomiast myślę, że w kontekście ochrony zdrowia to nie może być jakoś da się porozumieć. W momencie, kiedy mamy dokumentację medyczną, mamy w języku polskim, a tam pisze się cyrylicą. W momencie, kiedy nasi pacjenci to nie tylko Ukraińcy, ale także Polacy, a z kolei tworzenie jakichś dziwnych gett na oddziałach, gdzie będą ukraińscy lekarze, ukraińskie pielęgniarki, ukraińscy pacjenci, no to moim zdaniem to jest w ogóle odstrzelony pomysł, żeby no to się mija z celem, oczywiście. Tym bardziej, że dalej mamy problem pod tytułem dokumentacja medyczna, która... No, nie mamy tylu tłumaczy wyspecjalizowanych w języku medycznym, żeby można to było na bieżąco robić, więc moim zdaniem, ale to jest tylko moje prywatne zdanie, powinno być przynajmniej kilkumiesięczne obowiązkowa nauka języka polskiego, zwłaszcza tego specjalistycznego w kontekście medycyny, po to, żeby można było ich tak naprawdę zaadaptować, a właściwie wziąć pod opiekę przez osobę medyczną z Polski,
I wtedy, żeby można było się na spokojnie uczyć naszego systemu, bo nasz system jest trochę inny niż system ukraiński, jeśli chodzi o metody leczenia, jeśli chodzi o to, jaki mamy także stopień zaawansowania. Mimo wszystko ta granica jest ogromna. I tak jak mówię, mam nadzieję, że ministerstwo podejdzie do tego z głową i będzie realizowało ten pomysł, który jest naprawdę bardzo dobry w założeniach, to będzie go realizowało z głową, bo inaczej czeka nas bardzo trudne wyzwanie, bo ciężko jest mi sobie wyobrazić, żebym ja jadąc na przykład do Niemiec, czyli do kraju, którego języka no to gdzieś tam kiedyś w liceum się uczyłem, ale to tyle z mojej znajomości, to trudno, żebym się odnalazł nagle w ich szpitalu i nie wiem, przeczytał to, co mają napisane w dokumentacji medycznej, a nie daj Boże jeszcze, żebym spróbował dogadać się z pacjentem. No to jest dla mnie nierealne i nawet bym nie próbował. Nawet mając przy sobie innego pielęgniarza, który pracuje w Niemczech i który mówi po niemiecku, no to dalej nie wyobrażam sobie takiej współpracy bez mojej znajomości języka niemieckiego. Także myślę, że taka nauka języka polskiego dla uchodźców jest czymś obowiązkowym do tego, żeby mogli przystąpić do pracy w dziedzinach medycznych, gdzie naprawdę byliby bardzo, bardzo przydatni i myślę, że każdy szpital z otwartymi ramionami by ich powitał. Czyli jak zrobimy to z głową, to pomysł jest okej. Czyli aż tak nie przestrzeliłem, to się cieszę, że aż tak nie przestrzeliłem. Słuchaj, Gilbercie, jedziesz na granicę, a nawet za granicę, to powiedz, jak to tam wygląda, bo już byłeś. Powiedz nam na koniec, jak to wygląda, co widziałeś i co sobie o tym myślisz. O co pytasz tak naprawdę? Czy pytasz o obrazki, które widziałem? Czy pytasz o to, co wynika z moich rozmów z uchodźcami? Czy to, co... No, uściślij proszę. Trochę. Okej. Okay. Przede wszystkim chciałbym zapytać o to drugie, tak? Czyli co wynika z rozmów z uchodźcami, ale też przede wszystkim. Po pierwsze może, zanim przejdziemy do przede wszystkim, jeszcze powiedz mi, jak to jest zorganizowane? Kto ma w tym udział? Bo to musi wybrzmieć. Jak to jest zorganizowane, że medycy tam jadą? Przede wszystkim są to najczęściej stowarzyszenia, fundacje, organizacje, które albo wcześniej już zajmowały się gdzieś tam pomocą humanitarną medycznie. Tutaj prym wiedzie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Misja Medyczna. To są takie dwa ogromne podmioty, które naprawdę mocno działają, nie tylko tu przy granicach, ale także za granicą i to wręcz w miastach, w strefie wojny. Ale także są to takie stowarzyszenia, które gdzieś zajmowały się różnymi innymi działkami, ale zaczęły odzywać się do medyków, widząc potrzeby, i stworzyły takie doraźne zespoły medyczne, jakoś to organizując. Co dalej? Jest pewna grupa na Facebooku, gdzie skrzyknęliśmy się jako medycy i wysyłamy sobie informacje, gdzie jest co potrzeba, gdzie co się tworzy. Jest mnóstwo firm medycznych, podmiotów medycznych, które na przykład udostępniły swoje karetki po to, żeby można było pojechać taką karetką na granicę i gdzieś tam pomagać. Także ogromna liczba podmiotów wysyłała swój sprzęt i wysyła dalej swój sprzęt, czy na Ukrainę, czy na granicę. Jest dużo zagranicznych fundacji, które pytają, jakie są potrzeby, czy szpitali w Ukrainie, czy nas w punktach medycznych. I co nam wysłać, albo jakie środki pieniężne nam wysłać, żebyśmy mogli za to zakupić sprzęt. W zeszłym tygodniu, kiedy tuż koło naszego punktu medycznego w Jaworowie
bo tam było to bombardowanie. My byliśmy przy granicy, no nie wiem, może 10 kilometrów od Jaworowa. To tam wybuchły w niedzielę rano te bomby. No to w ciągu paru godzin mieliśmy karetkę, żeby do szpitala w Jaworowie ją zawieźć i przekazać. I tak samo środki medyczne udało się im przekazać dzięki działalności stowarzyszenia Folkowisko, w którym akurat tam dosyć prężnie tam im zacząłem pomagać, jeśli chodzi o moje umiejętności medyczne. I to jest tak naprawdę wszystko robione oddolnie i samorządowo. Tutaj trzeba bardzo podkreślić rolę samorządów i to, ile oni z siebie dają, bo naprawdę czy burmistrzowie, czy prezydenci miast, czy nawet czasami wójtowie, to są osoby, które wzięły na siebie ogromny ciężar organizacji wielu rzeczy, ogromny ciężar pomocy i tu ogromne szapoba dla nich, bo pozwalają robić, pozwalają nam działać i pozwalają nam to wszystko realizować, co my potrafimy, ale bez nich byśmy tego robić nie mogli. Także na pewno Straż Graniczna nam dużo pomaga, jeśli chodzi o zrozumienie, jeśli chodzi także o pewne nieutrudnianie nam pracy. Tak samo policja, zawsze na policję możemy liczyć, jeśli chodzi o jakieś tam torowanie drogi czy coś w tym stylu, to zawsze tutaj pod tym względem także możemy na nich liczyć i to są takie formacje, które naprawdę dużo nam pomagają. Tak samo do niedawna niesławne, w tym momencie myślę, że nieocenione Wojska Obrony Terytorialnej, to są osoby, które naprawdę się sprawdzają w tym, co robią. Chcą pomagać, pomagają. Strażacy także dużo pomagają. W Warszawie Straż Miejska cały czas wspiera także osobowo tutaj nasze punkty medyczne i to wszystko naprawdę pod tym względem działa. Tu nie można powiedzieć, że to nie działa. I także myślę, że to powinno wybrzmieć i już w niektórych programach, jak słucham, wybrzmiewa, że decyzja akurat o Wojskach Obrony Terytorialnej nie była zła. Jako jedna z niewielu, to myślę, że akurat ta była dobra, bo to są ludzie, którzy naprawdę wielokrotnie bardzo mi pomogli przy osobach poszkodowanych, które potrzebowały jakiejś tam pomocy medycznej. Natomiast przechodząc do drugiego pytania, cóż, to są wszystko trudne opowieści. Można je trochę streścić do tego, że oni wszyscy przeżywają ogromny strach, oni wszyscy zostawiają za sobą całe swoje dotychczasowe życie, że na przykład schodzili do schronu ze swojego mieszkania, a wychodzili ze schronu, kiedy bloku już nie było. I to są takie no, ciężkie do wyobrażenia sobie emocje. Na pewno też taką historią, która zapadła mi w pamięć, właściwie obrazek. Ich było dużo w telewizji, natomiast kiedy zobaczy się to na żywo, to jest to coś zupełnie innego. Czyli słyszymy się? Tak, słyszymy się. Taki najbardziej rozczulający, wzruszający obrazek to było to, kiedy do granicy podjechała rodzina, podjechał ojciec, dwie córki i ich mama. I oni się wszyscy pożegnali, przytulali, oczywiście może łez. I mi też teraz nawet na wspomnienie trochę napływają. Bo to było coś naprawdę ogromnego, kiedy się po prostu żegnali. Mama i córki poszły w stronę granicy, a tata zawrócił samochodem i pojechał walczyć, bo rozmawiałem z nim przez chwilę, zanim odjechał. I on po prostu pojechał walczyć za swój kraj. I to są rzeczy, które z głowy raczej nie wyjdą i są one nie do ocenienia przykre, nie do ocenienia smutne,
I myślę, że nikt z nas nie umie sobie wyobrazić, co takie rodziny przeżywają, co one czują i obyśmy nigdy nie musieli tego czuć, bo no, ciężko jest mi sobie wyobrazić trudniejsze emocje. Bardzo Ci dziękuję, że się tym z nami podzieliłeś. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i bardzo Ci dziękuję za to, że znowu tam jedziesz. Ogromny szacunek dla Ciebie i naprawdę masz ogromną też odwagę, szczególnie kiedy usłyszałem, że ratowałeś ludzi tuż przy spadających bombach. Ogromny szacunek, Gilbert. I dawaj znać. Masz do mnie numer, więc dawaj znać, żebym się nie martwił. Dobra. W niedzielę wracam także. Spokojnie. Dobra. To spiszemy się. Tak jest. Trzymaj się ciepło. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę spokojnego, dobrego piątku wszystkim i dużo siły psychicznej także. A tobie szerokiej drogi przede wszystkim na miejsce. Trzymaj Dzięki. Się. Proszę Państwa, za chwilę Karolina Rogaska, a to był Gilbert Kolbe, pielęgniarz, rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, który właśnie rusza w drogę do Ukrainy, proszę Państwa, żeby nieść tam pomoc medyczną. A już za chwilę widzimy się z Karoliną Rogaską i będziemy rozmawiać o stereotypach, uprzedzeniach, o tym, o czym powinniśmy rozmawiać w tym trudnym czasie. To już za chwilę. Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim ze starami Filip Łeszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Producentką programu jest Aneta Miłkowska. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Jak zostać producentką, producentem programu? Ano, trzeba wejść na stronę resetobywatelski.pl i albo kliknąć w kółeczko, no, w takie jajko w prawym dolnym rogu i wybrać opcję Obywateluj z nami, abyśmy pozostawali w kontakcie, albo wejść w zakładkę Wspieraj nas, jak nas wspierać. Tam się tego dowiecie. Zapraszam do naszego wirtualnego studia Karolina Rogaską, znaną Państwu z anteny Resetu Obywatelskiego, z programu Porówno.
Karolino, taki mały bonus na piątek, bo we wtorek okoliczności różne cię zatrzymały, ale pomyślałem, że to bardzo ważny temat i nie może uciec, bo zapowiadałaś, że będziesz rozmawiała ze słuchaczkami i słuchaczami o stereotypach, uprzedzeniach i mechanizmach ich powstawania, więc mamy porówno w nieco jaśniej, proszę Państwa, zachęcam Państwa do zadawania pytań, komentarzy, no i ja też oczywiście do dyskusji się włączam. Karolina, to jak to jest? Jak to jest z tymi uprzedzeniami w Polsce, w internecie, wszędzie, można tak powiedzieć? No wydaje mi się, że nadchodzi okres, w którym tych uprzedzeń niestety, które, może tak, nadchodzi okres, w którym te uprzedzenia, które w Polsce mamy, będą gdzieś wychodziły na powierzchnię i tego się bardzo obawiam. Bo ta pierwsza fala pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy jest czymś, co ja bardzo doceniam, ale już widzę, że pojawiają się jakieś komentarze dotyczące Wołynia, komentarze o banderowcach, które wynikają też z tego, że mamy nieprzepracowaną tą polsko-ukraińską historię. I myślę, że niestety to się będzie nasilało też ze względu po części na naszych rządzących. Na przykład ze względu na naszą europosłankę Beatę Kempę, która stwierdziła, że dobrym pomysłem będzie kontynuowanie konkursu dla młodzieży o ludobójstwie na Wołyniu. I tego typu ruchy no, mogą niestety te uprzedzenia, które gdzieś tam w sobie mamy, podkręcać. Mogą się one też brać z tego, że my o uchodźcach będziemy mieć jakieś konkretne wyobrażenia, to znaczy dotyczące tego, jak oni się będą zachowywać, albo dotyczące tego, że powinni być nam nie wiadomo jak wdzięczni i po prostu wręcz dziękować na kolanach za tą pomoc. I myślę, że oni czują dużą wdzięczność, oczywiście, ale to też nie znaczy, że będą się na przykład teraz w tym momencie, kiedy zamieszkali w Polsce i na przykład planują tutaj zostać, wyrzekać swojej tożsamości narodowej po to, żeby się stać Polakami. No oni dalej będą Ukraińcami i pewnie jakiś takich naszych, mówię naszych jako społeczeństwa, wyobrażeń. Pewnie nie do końca będą je spełniać, zależy, to znaczy my czasem te wyobrażenia możemy mieć też nie do końca uświadomione i one, że tak powiem, wychodzą w praniu i to też widać w trakcie samego pomagania, to znaczy my mamy jakieś wyobrażenia dotyczące co do tego, jak to pomaganie ma wyglądać, a potem te wyobrażenia się stykają z rzeczywistością i one trochę nas weryfikuje. I myślę, że w najbliższych tygodniach też nas będzie weryfikować i trzeba być też trochę ostrożnym na, po pierwsze, tą taką prorosyjską propagandę, której na pewno będzie zależało na tym, żeby nasze nastawienie do Ukraińców nie było dobre, a poza tym uważać też na, jakby pozostawać w kontakcie z tymi swoimi emocjami, jakie w nas budzi ta sytuacja i jakoś je na bieżąco monitorować, no ale też uważać na to, co będzie robiła prawica, co będzie robiła Konfederacja. Konfederacja już się przymierzy do tego, żeby psioczyć na uchodźców. Wczoraj przecież była konferencja, która na szczęście została olana przez media bardzo ładnie, bo Konfederacji chcieli rozmawiać o przywilejach uchodźców. Jakby darmowy bilet na, nie wiem, przejazd komunikacją miejską był jakimś strasznym przywilejem, szczególnie w tej sytuacji. No ale na szczęście nikt z mediów się tam nie pojawił, no ale to operatorzy nie chcieli kręcić tej konferencji, więc cieszę się, że się tak mocno trzymamy mimo wszystko z dala od tych uprzedzeń, przynajmniej jeszcze na tym etapie. Wiesz, myślę, że takim założeniem, które powinno nam towarzyszyć, które powinniśmy mieć z tyłu głowy i też innym to powtarzać, że ta pomoc, którą niesiemy, jest po prostu odruchem oczywistym i jest bezwarunkowa. Kiedy zadamy sobie ten trud, żeby wbić to sobie do głowy, pewne rzeczy przestaną nas uderzać, w sensie przestaniemy się łapać właśnie na te takie, no bo już są te zestawienia wszędzie pokazywane, że przyjechali sobie na wakacje, tak, jeżdżą za darmo komunikacją, no już widzę, że cię krew zalewa. Państwo, którzy nas będą odsłuchiwali z podcastu, nie widzą miny Karoliny, ale jest bardzo wymowna.
I widziałem też bardzo dobrą taką kontrgrafikę, tak? No tak, dali sobie zbombardować dom, żeby jeździć u nas za darmo komunikacją, tak? I pomieszkują u kogoś kontem. Słuchaj, a jak sobie radzić z tymi uprzedzeniami w takim razie? Myślę, że najlepszym sposobem i do tego sposobność, trochę masło maślane, ale do tego sposobność będzie, w związku z tym, że tych Ukraińców no będzie w Polsce dużo, już ich dużo tutaj przybyło i to pokazują wszystkie badania, także badania Polskiego Ośrodka Badań nad Uprzedzeniami, którego kierownikiem jest profesor Michał Bilewicz. Oni co prawda te swoje badania prowadzili w kontekście Romów, Żydów i też osób LGBT, ale myślę, że to się spokojnie jakby przekłada też na tą sytuację, że to są dość uniwersalne prawidła. To znaczy w miarę możliwości poznawać bezpośrednio, bo my sobie łatwo możemy tworzyć różnego rodzaju wyobrażenia o całych grupach ludzi, ale kiedy mamy okazję kogoś bliżej poznać, to znaczy się z nim zaprzyjaźnić i jakoś zweryfikować te swoje wyobrażenia. Być może niektóre z tych wyobrażeń się sprawdzą, bo też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy są tacy sami, tak samo jak wszyscy Polacy nie są tacy sami, na szczęście. Więc uprzedzenia najlepiej niwelować przez taki bezpośredni, bliski kontakt, czyli w miarę możliwości się zakolegowywać, zaprzyjaźniać, rozmawiać. Tu Robsonek pisze, że może spróbować z nim pogadać. No właśnie, jakaś taka rozmowa i bezpośredni kontakt i to myślę, że pozwoli na taką integrację i też uświadomić sobie, myślę, to jest ważne, że to nasze społeczeństwo się będzie zmieniać, że to nasze społeczeństwo nie będzie po tej wojnie już takie samo, jak było wcześniej. Będzie trochę bardziej ubogacone kulturowo, bo ja to postrzegam jako rodzaj bogactwa kulturowego, kiedy się pojawiają nowi ludzie, którzy będą tu mieszkać, coś ze sobą wnosić. Tak, i żeby mieć tą świadomość, że nie oczekujmy, że świat będzie i że Polska będzie wyglądała tak samo i też miejmy świadomość tego, że z Ukraińcami my się mamy zintegrować, my też musimy być na to otwarci. To nie tak, że oni mają tylko i wyłącznie się do nas dostosowywać, bo wtedy nazywalibyśmy to asymilacją, a tak jak dzisiaj nawet rozmawiałam z panią, która pracuje w Stowarzyszeniu Homofaber, ona mówiła, że taka asymilacja jest trochę antyhumanitarna, bo my wtedy zmuszamy kogoś właśnie do podążania za tymi naszymi wzorcami kulturowymi, trochę jak robili to kolonialiści, uważając, że ich kultura jest lepsza niż kultura społeczności, które podbijali. Więc warto też mieć tą świadomość, a pewnie dobrze też po prostu zainteresować się trochę kulturą ukraińską, więcej czytać. Ja zamówiłam bardzo fajny, już on niestety nie jest dostępny, pakiet na ArtRage książek, które pisali twórcy ukraińscy, żeby trochę się też zapoznać z tą kulturą, bo złapałam się na tym, że ja wcale o Ukrainie dużo nie wiem. Wiem trochę jakby w takim kontekście historycznym i tych naszych właśnie relacji, czyli to, czego się dowiedziałam na przykład z lekcji historii, czy czytając coś tam, podczytując na studiach, ale de facto nie znam Ukrainy jako takiego tworu społecznego, nie znam ich kultury i pomyślałam sobie, że to jest bardzo duża luka, którą ja bym chciała wypełnić. Myślę, że to też mi to też może jakoś pomóc. Tomasz pisze na Facebooku, ale wszyscy jesteśmy workiem uprzedzeń, trzeba mieć tego świadomość, to pierwszy krok do walki z nimi. I wiesz co, a propos tego, co mówisz, że też niewiele wiemy tak naprawdę o Ukrainie, pomyślałem o czymś takim, że słyszałem coś takiego po prostu wielokrotnie w wypowiedziach, bo ludzie wychodzą z jakiegoś założenia, że to są, że za przeproszeniem przyjadą jakieś biedaki, tak, że to jest jakiś taki wschód biedny i tak dalej. Jak się obserwuje ulice Warszawy i obserwuje się zaparkowane czy też jeżdżące samochody, to proszę Państwa, nie są Łady, to są normalne, nowe, zwyczajne samochody. Przyjechali tutaj po prostu ludzie o różnym oczywiście
statusie majątkowym, ale to jest jeden z takich pierwszych uderzających stereotypów, tak, który mi przychodzi do głowy, że to jest jakieś takie założenie, że jak coś jest jeszcze dalej na wschód od nas, to że tam już jest bieda i w ogóle gorzej niż w Elblągu, prawda? Aha. To w ogóle tak nie wygląda. Myślę, że to jest pierwsza zasada, której trzeba się jakoś tak właśnie wyzbyć z głowy. No tak, i to też to, co napisał Tomasz, to jest słuszne, że my mamy w sobie te stereotypy, bo one były w nas wdrukowywane kulturowo przez wiele lat i jakby warto je reflektować właśnie i z nimi walczyć i łapać się na tym, jeżeli one się pojawiają w naszej głowie, bo to, że będą się pojawiać, to jest naturalne i mi się zawsze w tym kontekście przypomina taka sytuacja, za którą się bardzo wstydzę, chociaż tylko sobie coś pomyślałam, nie powiedziałam nawet, ale kiedy w 2015 roku była w telewizji publicznej, w ogóle w mediach taka duża nagonka na migrantów w związku z tym kryzysem migracyjnym, który wtedy przeżywaliśmy, to pamiętam, że byłam na koncercie na openerze i zobaczyłam dwóch chłopaków z plecakami, którzy tak, no powiedziałabym, mówiąc krótko, wschodnio wyglądali, blisko wschodnio. I złapałam się na tym, że miałam tylko myśl, że o Boże, oni się tu zaraz wysadzą, bo mieli takie duże plecaki ze sobą. I jak się złapałam na tej myśli, to sobie myślałam, co mi zrobiła ta propaganda, która się sączyła wtedy między innymi z Telewizji Polskiej, no ale dużo też o niej było słychać, bo inne media to komentowały. I się zawstydziłam tą myślą i oczywiście zaraz ją przegoniłam. Ale dobrze być uważnym na takie momenty. I to, co mówisz też o tym, że my sobie wyobrażamy, że to muszą być biedni ludzie, to warto też pamiętać o tym, że uciekać będą, tak jak Polacy by uciekali z Polski, to uciekałyby osoby o różnych statusach ekonomicznych i społecznych. I tak samo się dzieje w tym przypadku. I znowu się powołam na Annę Dąbrowską z Homofaber, bo po prostu dzisiaj z nią rozmawiałam i ten przykład jakoś jest dla mnie taki wyraźny. Ona opowiada, że jedna z organizacji wpadła na pomysł, by uchodźczyniom z Ukrainy kupować zestawy do robienia manikuru, bo założyły, że wszystkie uchodźczynie, które stamtąd uciekły, jakby na tym się właśnie będą znały, co jest jakimś takim bardzo głębokim stereotypem, jakby takim zachowaniem. Rozumiem, że ta organizacja pomyślała sobie, że to będzie coś dobrego, ale przecież podejrzewam, że uciekło tam mnóstwo wykładowczyń z uniwersyteckich, lekarek, pielęgniarek, no jakby przeróżne grupy społeczne i wszystkim dawać zestawy do manikuru i wpychać je w jakąś taką wąską kategorię, bo w taki, a nie inny sposób się myśli o tym kraju, no to też jest trochę nie w porządku i to jest rzeczywiście coś, co warto przepracować. Robsonek pisze, przerabiałem to w pracy, Ukraińcy zawsze w swoim gronie na przerwie. Kiedyś spytałem, czemu sami siedzą, to powiedzieli, że nikt ich wcześniej nie pytał i zaczęli się otwierać. Takie niby proste. Właśnie, takie niby proste. Dlatego wystarczy pogadać, jak Robsonek pisał wcześniej. No, to jest bardzo dobra wskazówka, żeby po prostu czasem zapytać, bo przypomina mi się, jak do Francji w latach 60. Przyjeżdżali uchodźcy imigranci i tworzyło się im takie getta, co pokutuje do dzisiaj, bo te osoby od razu zostały jakby zepchnięte w gorszą taką sytuację ekonomiczną, miały mniejsze możliwości rozwoju, dotrzymano je też jakby dosłownie fizycznie trochę w jednym miejscu, tworzono przecież te dzielnice dla nich specjalnie. I warto się przed tym wystrzegać, bo ten przykład może nas nauczyć, do czego to prowadzi. Przecież pokolenia po, czyli dzieci i wnuczki tych osób, które wtedy się osiedlały, no niejednokrotnie okazywało się, że na przykład przystępowały do ISIS, bo frustracja w nich była tak duża. Jakby nie chcę mówić, że to jest wytłumaczenie popełniania jakichś złych czynów, ale jakby trzeba mieć w głowie, że taka izolacja zamiast integracji no nie prowadzi raczej do niczego dobrego. Gosia pisze, tak pół żartem, pół serio, ostatnio pomyślałam, że rząd chciał więcej Polaków, bo się starzejemy. No nie wiem, jak te tysiące ukraińskich dzieci są dopychane kolanem w systemie. I tu mi się przypomina, wczoraj miałem taką sytuację, podzielę się nią z tobą i z państwem. Otóż byłem w sklepie takim bardziej specjalistycznym,
nie w Żabce, bo to też jest chyba dosyć istotne dla tej opowieści, że to nie był jakiś tam sklep z jedzeniem, kabanosami czy czymś takim. No i weszły dwie osoby, szukały jakiegoś tam sprzętu elektronicznego, zagadały po ukraińsku, no nie za bardzo szło się dogadać, poza tym okazało się, że chyba po prostu nie ma tego, czego szukają, więc sobie poszły. No i ja akurat płaciłem przy kasie i ten chłopak, który z nimi rozmawiał, mówi, no trzeba się zacząć rosyjskiego uczyć. Mówię, nie rosyjskiego, proszę pana, to po pierwsze, tylko ukraińskiego. No i tak rozmowa zeszła na to, że tych uchodźców tak dużo już. I ci ludzie mieli jakiś taki, no nie wiem, może trochę przestrach w sobie, że już tak dużo, że już 2 miliony pękło, przyjechało, no i zacząłem im przytaczać dane po prostu, co ich bardzo uspokoiło zresztą. Mówię, wiecie, no społeczeństwo się starzeje, mamy 14 milionów osób powyżej 55 roku życia. Do 2030 roku będzie ich ponad 20 milionów, a przyjeżdżają teraz matki z dziećmi. No i tam jeszcze mówię, że 80%, około 80% ludzi, którzy teraz napływają, prawdopodobnie wróci po wojnie. Więc mówię, wiecie, no jak zostanie 20%, no to obecnie to jest przy tym, co już tych osób napłynęło, to jest 400 tysięcy, tak? Mówię, a brakuje nam 150 tysięcy osób rocznie. Więc mówię, co to jest? Co to jest? Przez 3 lata nadrobicie niż demograficzny, kochani. I oni tak stanęli, tak, kurde, rzeczywiście, to niech przyjeżdżają. Także to jest też kwestia tego, proszę państwa, ta anegdota służy temu, żeby po prostu też rozmawiać z tymi, którzy są w jakiś sposób sceptycznie nastawieni, jakoś to przejawiają, no bo wiadomo, że są trole i pożyteczni idioci i z nimi jest ciężko, ale są też ludzie, którzy się po prostu zastanawiają, bo nie robią tego na co dzień i tak po prostu coś im tam po tej głowie chodzi i można ich po prostu wtedy naprowadzić. Naprawdę można z ludźmi fajnie pogadać. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby po prostu z tymi uprzedzeniami walczyć i też z tymi stereotypami, tak? No, ten chłopak był, to takim ageizmem trochę polecę to a propos naszego poprzedniego spotkania, no, ten chłopak był młody bardzo, no i też był taki widać, no nie wiem, jakiś taki może nie roztrzęsiony, ale rozchwiany bardzo tą sytuacją, że w sumie nie mówili po angielsku, więc tak miał kłopot, kłopot po prostu. No tak, to też warto uświadamiać, że takie emocje jak strach będą się w tej sytuacji pojawiały i one też są czymś naturalnym, bo to jest jakaś nowa sytuacja, my się tych zmian społecznych możemy obawiać i nie trzeba od razu też krytykować ludzi, którzy na przykład czuwają jakiś strach czy jakiś rodzaj lęku, chociaż lęk jest trochę mniej racjonalny niż strach. Ale można właśnie, tak jak ty to zrobiłeś, rozmawiać i rozbrajać te lęki. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w obliczu tej wspomnianej już dezinformacji, która będzie nas różnymi złymi, fejkowymi newsami bombardowała, po to, żeby właśnie ten strach podkręcać. I myślę, że ogromnie jest ważne, żeby z tym strachem sobie od początku radzić. Ja też upatrywałabym w tym radzeniu sobie z tymi uprzedzeniami właśnie bardzo dużej roli państwa, tylko niestety obawiam się, że po naszym państwie, po naszym rządzie trochę nie mamy co tego oczekiwać, bo słyszę też historie ze szkół, do których trafiają ukraińskie dzieci i w których to szkołach rodzice nie są uprzedzani, że nagle pojawi się w szkole kilkoro nowych dzieci. Dzieci ale też nie są. Ale słyszałaś, co mówił Czarnek kilka dni temu, twój ulubieniec, ministrant Czarnek, co mówił? Że on ma nadzieję, że wojna się niedługo skończy i dzieci wrócą, więc baza jest ogarnięta, tak? Temat jest ogarnięty, oni niedługo wrócą, nie ma się co przejmować. Tak, bo on trochę teraz, że tak brzydko powiem, kolanem dopycha te dzieci do klas, nie myśląc w ogóle o tym, że... To też nie powinno być tak. Oczywiście one się będą uczyły polskiego, bo funkcjonują w Polsce, ale powinien też zapewnić im dostęp do nauki ukraińskiego, do rozwijania tych kompetencji językowych. Nawet patrząc z tej perspektywy, że jak ktoś perfekt zna 2 języki, to w przyszłości nie będzie lepszym pracownikiem, jeżeli już tak kapitalistycznie do tego podejdziemy. A w ogóle ta sfera nie jest zadbana. Jest właśnie takie działanie na przeczekanie, działania pozorowane. I to się nam czkawką odbije, niestety. No ale jest też
wielce niesprawiedliwe wobec tych osób, które tu przybywają po pomoc, tych dzieciaków, które i tak są w bardzo stresującej sytuacji, nagle musiały porzucić, nie wiem, swoich przyjaciół, osoby, które znały. I znów, nawet w tych działaniach widać, że dolnie działa społeczeństwo, to znaczy dzieciaki same sobie, ze szkoły mojej koleżanki Agnieszki Rządu, którą być może Państwo kojarzą, bo miała też jakieś audycje. Ona napisała ten felieton do Newsweeka. U niej w szkole było tak, w szkole jej syna, że jakby dzieci przyjęły inicjatywę i używają Google Translatora, żeby się ze sobą porozumieć. Wpadły na to, że jeden kolega z klasy ma niedługo urodziny, więc zaproszą te nowe dzieci, żeby się można było zintegrować. Rodzice kupują brakujące jakieś, nie wiem, długopisy i plecaki tym ukraińskim dzieciom, bo one tego nie mają. Jakby znowu inicjatywa cała jest złożona na barki społeczeństwa, a też nie da się tak długo bardzo funkcjonować w ten sposób, kiedy to społeczeństwo wypełnia rolę, którą państwo powinno sprawować. I też nie wszystko, też społeczeństwo jako takie nie ma aż takiej mocy, żeby wszystko zmienić tak jak zmienione być powinno, tylko tę moc ma rząd, a nasz rząd niestety trochę umywa ręce i niestety po czarnku się niczego więcej nie spodziewam. Trochę to naprawdę delikatnie ich traktujesz, moim zdaniem. Tutaj jeszcze się odwołam, bo Elżbieta pisze, w Żabce by to nie przeszło, to a propos tej mojej anegdoty, to teraz wbije gwóźdź. W mojej Żabce najczęściej widuję Ukrainkę albo Ukraińca, którzy tam pracują, Elżbieto. No właśnie. To jeszcze sprzed wojny. To jest w ogóle, to strasznie wpływa na psychikę, wiesz? To tak a propos twojego wykształcenia, tego, że jesteś psycholożką, to muszę ci powiedzieć, że to strasznie wpływa na psychikę, jak do ciebie dotrze, wiesz, że mówisz nie widzieliśmy się ostatnio przed wojną. To jak tak do człowieka dotrze, to jest absolutnie straszne. No, to jest szokujące. Ja też pamiętam, jak przed wojną rozmawiałam ze znajomymi, z Jankiem i z Michaliną, których pewnie znasz. I rozmawialiśmy, ja jakby taką w trakcie rozmowy właśnie się zastanawialiśmy, czy ta wojna będzie, czy nie. I ja miałam taką myśl, że w 1939 też tak było, że latem ludzie siedzieli sobie na jakiejś kawie, w ogóle jeszcze planowali jakieś wyjazdy czy cokolwiek i zastanawiali się, bo atmosfera gęstniała, czy ta wojna będzie, czy nie. I jakby i tydzień po tej naszej rozmowie rozpoczęła się, czy raczej rozszerzyła się, bo ta agresja Rosji na Ukrainę już trwa od 2014, ale no, że jakby to się wszystko zaczęło i jakoś w perspektywie, jak o tym myślę, w ogóle ta nasza rozmowa była miesiąc temu, a mi się wydaje, jakby to było ze 3 lata temu, jakoś czas mi się strasznie rozciąga też. No też żyjemy na innych obrotach jako dziennikarze, to jest też inna rzecz. Bo my troszeczkę więcej, proszę Państwa, tych informacji jednak przetwarzamy, nie ujmując Wam oczywiście niczego, drodzy Państwo, no ale taki po prostu zawód, a obiecywałem sobie już jakiś czas temu, że nie będę co rano sprawdzał doniesień z agencji prasowych, a mam teraz włączone już 4 chyba w telefonie i to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzam. Karolino, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny w Nieco Jaśniej, było trochę porówno. Zapraszam Państwa oczywiście na spotkanie z Karoliną w kolejny wtorek. I cóż, dobrego wieczoru, Karolino. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Państwu i do zobaczenia. Do zobaczenia. I proszę Państwa, ja też już znikam, a właściwie pojawię się za chwilę. Jeszcze 2 polecajki a propos różnych rozterek. Polecajki książkowe oczywiście. O, tu się jakoś tak, o, nie wiem, czy dobrze widać. Michael Walzer o tolerancji, proszę Państwa. Książka niezbyt gruba, moja jest na dodatek pogryziona przez kota, 198 stron ze spisem treści, dużą czcionką. To taka zachęta na książkę weekendową. Proszę Państwa, tutaj jest
Bardzo dużo ciekawych rzeczy, różnych analiz. Walzer jest wybitnym amerykańskim filozofem społecznym, jeszcze żyjącym, bo to się tak mówi w środku filozoficznym, filozof jeszcze żyjący, więc całkiem świeży. I proszę Państwa, 5 form rządów tolerancji jest wymienionych. Kwestie praktyczne tolerancji, jest nawet taki rozdział o tolerowaniu nietolerancji, z tym ja się akurat filozoficznie nie zgadzam, ale to kiedyś, jak ktoś z Państwa by przeczytał Walzera, to ja bardzo chętnie bym podyskutował oczywiście na ten temat. Także to pierwsza polecajka, Michael Walzer o tolerancji, amerykański filozof. Druga, również krótka, wybitna moim zdaniem książka wydana przez Meandry Kultury, pewnie już o niej wspominałem, Peter Berger i Anton Zeiderfeld, Pochwała wątpliwości. Tutaj podtytuł tej książki to Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem, ale ona się idealnie sprawdza, proszę Państwa, właśnie w może nie tyle obliczu, ale w takim kontekście, że będziemy gdzieś tą swoją przestrzeń, naszą już przestrzeń publiczną, tą przestrzeń współdzielić po prostu z odrobinę inną kulturą, której warto się uczyć. I ta książka bardzo ładnie pokazuje, jak być otwartym na innych i mieć też swoje przekonania. Ta książka też Was wyposaży w taki aparat po prostu, gdzie jakoś rozszerzy Wasz aparat takiej czułości społecznej. Ona zresztą jest napisana przez dwóch socjologów. Berger jest amerykańskim socjologiem, wykładowcą New School for Social Research Uniwersytetu w Bostonie, a Zeiderfeld jest holenderskim socjologiem i filozofem od lat związanym z Uniwersytetem Erasma w Rotterdamie, także serdecznie polecam. To są takie moje dwie polecajki. A, nie wspomniałem, Michael Walzer jest wydany przez Aleteje. Szukajcie na Allegro. Myślę, że szukajcie na Allegro, na pewno są używki. A kto z Warszawy? Ja jestem na Andersa 10 prawie codziennie od poniedziałku do piątku, także jakbyście chcieli pożyczyć, to oczywiście zapraszam. A teraz też zapraszam. Na koniec programu porozmawiamy z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. Będzie mowa o wycince drzew ponad stuletnich z obszaru Natura 2000 w okolicy Chełmna. No i tak jak wspominałem na początku programu, pani Marzena jest obecnie w samolocie, dlatego rozmowa była wcześniej nagrana i zapraszam serdecznie, dowiecie się czegoś o lasach państwowych. I proszę Państwa, wracamy do nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Za sterami niezmiennie Filip Łeszega, za mikrofonem niezmiennie Kornel Wawrzyniak. Producentką programu jest niezmiennie pani Aneta Miłkowska, a naszą gościnią teraz w wirtualnym studiu będzie pani Marzena Błaszczyk, Stowarzyszenie Modrzew, czyli Monitoring Obywatelski Drzew. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy o wycięciu ponad stuletnich drzew w obszarze Natura 2000 i które wycięła, no można powiedzieć, instytucja lasów państwowych. Dziękuję pani za przyjęcie zaproszenia. I cóż, drzewa, o których mowa, rosły w wąwozie przy drodze wojewódzkiej 550 z Chełmna do Starogrodu, czyli w województwie kujawsko-pomorskim. Halo? Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Tak, rosły na terenach Natury 2000 i zostały wycięte zgodnie z planem urządzania lasu. Pomimo tego, że na tym terenie obowiązują plany ochrony środowiska, które są wyznaczone decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pomimo tego, że w takim programie wskazane jest, że
chronimy właśnie takie siedliska jak łęgi jesionowe, generalnie łęgi, drzewa liściaste, no to w tym wypadku ważniejszy okazał się plan urządzania lasu. Dla osób, które mogą nie wiedzieć do końca, plany urządzania lasu to są takie plany, w oparciu o które nadleśnictwa prowadzą swoje działania. Taki plan przygotowuje się na 10 lat. W teorii powinien być konsultowany z lokalną społecznością. I w teorii również powinna być możliwość zaskarżenia go do sądu administracyjnego w przypadku, w którym zawarte tam zapisy nie spełniają oczekiwań tej społeczności. W praktyce to wygląda jednak tak, że po pierwsze mało kto wie w ogóle, że taki plan można konsultować, że można się wypowiedzieć na temat tego, jak chcemy mieć urządzony las w naszej okolicy. A z drugiej strony mamy jako kraj olbrzymi problem systemowy, ponieważ do tej pory nie została wdrożona konwencja z Aarhus, która dotyczy udostępniania informacji o środowisku, ale także daje społecznościom narzędzia do skarżenia decyzji, które są dla niej niekorzystne. I to jest konwencja, którą myśmy ratyfikowali w 2001 roku, więc ona już bardzo długo obowiązuje i dzięki niej na przykład no, możemy uzyskać informacje o środowisku, ale dalej jako obywatele, obywatelki, jako organizacje nie mamy możliwości zaskarżenia decyzji dotyczących środowiska do sądu. I dotyczy to również planów urządzania lasu. Nie ma w tym momencie możliwości zaskarżenia tego, co jest w takim planie, do sądu administracyjnego. I to sprawia właśnie to, że mamy tak naprawdę bardzo mały wpływ na to, co się dzieje z lasem w naszej okolicy. I to jest taki duży systemowy problem. Obecnie nawet zwrócił na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich i w Senacie znajduje się projekt odpowiednich zapisów. W lutym takie pismo wpłynęło do Senatu, które właśnie dałoby realną możliwość wpływu na takie działania. To jest taka sytuacja patowa i dużo takich sytuacji niestety mamy w Polsce. No, lasy powiedzą i powiedziały, że działały zgodnie właśnie z tym planem urządzania lasu, które akceptuje, jest przygotowywany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, akceptowane przez Ministerstwo Środowiska, no więc jakby od tej strony formalnej no tutaj nie możemy się do niczego przyczepić. No ale z drugiej strony no są pewne wartości, które się kłócą ze sobą, które powinny zostać rozważone. No bo leśnicy patrzą na to z perspektywy przeciętnego wieku rębności, w ogóle wieku lasu. W tym przypadku wycięto ponad 100-letnie drzewa i dla tych konkretnych terenów w planie urządzania lasu jest zapisane, że tamten wiek drzew jest powyżej przeciętniej, no i jakby leśnicy w planie zapisali dążenie do odmłodzenia lasu, więc no, oni postąpili zgodnie z tym, co zaplanowali, ale z punktu widzenia przyrody, ochrony środowiska, no to te drzewa nie są stare, te drzewa są w młodym wieku, te drzewa dopiero zaczynają pełnić swoje funkcje przyrodnicze, to znaczy wspierać inne gatunki, być siedliskiem dla mchów, dla porostów, dla owadów. W tych drzewach dopiero, które mają powyżej tego przystępnego wieku rębności, blisko 100 lat i więcej, powstają dziuple, tworzą się te różne systemy połączeń między poszczególnymi organizmami. No i to jest ta właśnie wartość dodana, a nie tylko samo drewno, które po prostu się wytnie, no i z takich wiekowych drzew, które też często no, mają różne kształty, to no, niestety one najczęściej lądują w naszych kominkach, rzadko są przetwarzane na inne wyroby, także no, jest to duży problem. Tak z tego, co pani mówi, pani Marzeno, to zresztą nie tylko z tego, tylko z różnych rozmów również na antenie Resetu, wnioskuję, można odnieść takie wrażenie, o może nie tyle wnioskuję, co można odnieść takie wrażenie, że instytucje, które zarządzają lasami,
leśnicy, nadleśnictwo, lasy państwowe, to są instytucje w jakiś sposób nienadążające. Jakby oni mają myślenie jakieś takie przestarzałe ogólnie o tym, co się dzieje. No trochę się gdzieś takie myślenie bardziej związane z ochroną przyrody zagubiło. No, to się wiąże z tym, no, że lasy państwowe to jest przede wszystkim gospodarstwo, którego celem jest właśnie produkcja drewna, nie ochrona przyrody. Warto też zauważyć, że właśnie te wszystkie formy ochrony przyrody, które mamy w ustawie o ochronie przyrody, w tym tereny Natury 2000, bądź też ustanowienie rezerwatów, ustanowienie pomników przyrody, to wszystko są takie formy ochrony, które jeżeli ktoś się uprze, no to można je łatwo odwrócić. Podam przykład. W zeszłym roku interweniowaliśmy niedaleko Laskowic, niedaleko Świecia, również województwo kujawsko-pomorskie, w sprawie wycinki drzew w alei przy drodze wojewódzkiej. To była kiedyś aleja pomnik przyrody, którą tworzyło ponad 300 drzew. Natomiast decyzją Rady Gminy, która może ustanowić pomnik przyrody albo sprawić, że dane drzewo czy drzewa tym pomnikiem przyrody być przestają, w związku z koniecznością remontu, no po prostu stwierdzono, że 200 drzew nie będzie już pomnikami przyrody i postanowiono te drzewa wyciąć. I w trakcie remontu udało się ponad 100 drzew tam wyciąć. Po naszej interwencji i innych organizacji w sprawę włączył się Wojewódzki Konserwator Zabytków, no i tak naprawdę jego decyzja dopiero powstrzymała wycinkę. I to, co tutaj chcę powiedzieć, to po prostu to jest tak, że nie ma takiej formy ochrony przyrody, która by do końca i na zawsze jakby pozwalała coś ochronić. Tylko niestety no, bardzo ważne jest tutaj też patrzenie lokalnym władzom na ręce przez mieszkańców, przez mieszkanki, trzymanie ręki na pulsie tak naprawdę. No bo za każdym razem pojawiają się właśnie argumenty albo związane z jakąś inwestycją, związane też z bezpieczeństwem. One są czasem oczywiście zasadne, ale to też nigdy nie jest tak, że no od razu trzeba drzewa wycinać. Są różne inne metody. Można na przykład czy to zredukować korony, czy odpowiednio drzewa podwiązać, zabezpieczyć w inny sposób. Poza tym też nie mówimy o drogach, które tutaj są jakoś bardzo uczęszczane, są to raczej boczne drogi, więc. No właśnie, z tym, do tych dróg też dojdziemy, bo też z tego, co pani w tym momencie mówi, no to wynika, że po prostu jest taki bałagan legislacyjny, tu z jednej strony, tu raz wojewoda, tu raz ktoś inny, tu konserwator zabytków, czyli nie mamy tak naprawdę uregulowanego prawa o ochronie przyrody, bo wszędzie jest gdzieś po skrawku i każdy może to dosłownie interpretować jak chce, z tego co rozumiem. Ale wróćmy jeszcze do tego obszaru, do tych stuletnich drzew w kujawsko-pomorskim, no bo obrazek jest, można powiedzieć, w jakiś sposób taki typowo polski. Przepraszam za to uogólnienie, ale dla mnie jakiś obrazek typowo polski. Na tle tej czerwonej tablicy Natura 2000 mamy pnie ściętych drzew. Ile tych drzew w ogóle tam wycięto pod tym hełmem? Ponad 100. Natomiast tam bardzo dużo właśnie było no, drzew w tym wieku takim, który już pozwala, tak jak mówiłam, no na to, żeby przyroda była przyrodą, żeby to nie tylko po prostu było dopiero co posadzone drzewo, które się powoli adoptuje do środowiska, które jeszcze jakiś tam stres przeżywa i ten, tylko to po prostu był obszar, który sprawnie funkcjonował jako siedlisko. Bo my też często zapominamy, że to nie jest tak, że tylko no, wycinka drzewa powoduje usunięcie tylko i wyłącznie drzew, no bo razem z nimi giną inne organizmy, które od tych drzew są zależne. Poza tym to jest też tak, że ciężki sprzęt, który wjeżdża na taki teren, on prowadzi do tego, że też gleba trochę osiada, zagęszcza się.
I potem bardzo trudno jest w takim miejscu coś posadzić. To po prostu znowu jest proces, który jest odpowiednia ilość czasu potrzebna, żeby weszły mniejsze rośliny, potem trochę większe, żeby się drzewa znowu przyjęły, żeby wszystko, co tam żyło, czyli grzyby i bakterie i owady wróciły na miejsce. Więc to nie jest tak po prostu, że no, tylko drzewa tracimy, tylko cały system powiązań w środowisku. A jak z tej wycinki tłumaczą się lasy państwowe? Ja jeszcze tutaj wrzucę nas w tło, pokażę Państwu wycinek z gazety wyborczej, bo tutaj jest to właśnie takie bardzo symboliczne zdjęcie z tymi wyciętymi drzewami i tablicą. Także jak to jest, Pani Marzeno? Jak ci ludzie się z tych lasów państwowych tłumaczą z tej wycinki? No w ten sposób, że doszło do odmłodzenia drzewostanu, no i teraz młode drzewa będą miały więcej światła, będą mogły zacząć rosnąć. To jest poniekąd prawda, no ale z drugiej strony mówimy o terenie Natura 2000. Ten teren został tam ustanowiony po to, żeby właśnie chronić te siedliska, które tam były. Też niedawno, też w województwie kujawsko-pomorskim w Toruniu doszło do wycinki na kępie bazarowej, czyli vis-a-vis Starego Miasta w Toruniu, po drugiej stronie Wisły, na terenach również Natury 2000, wycięto znaczną ilość drzew, też powołując się na plan urządzania lasu. Tam obecnie społecznicy z Torunia zgłosili sprawę do prokuratury, natomiast wszędzie jakby jest ten sam podstawowy problem. No, jeżeli wyznaczamy jakiś teren, który chcemy chronić właśnie po to, żeby go zachować dla kolejnych pokoleń. Tereny Natura 2000 też wyznaczano głównie po to, żeby zgodnie z dyrektywą ptasią chronić siedliska dla ptaków, które wędrują przez te tereny. Tam przez województwo kujawskie, pomorskie biegną takie główne szlaki właśnie wędrówki ptaków, czy na północ, czy potem z powrotem. I te wszystkie miejsca są naprawdę ważne z przyrodniczego punktu widzenia. I trzeba właśnie na to patrzeć w szerszej perspektywie. No, to są takie rzeczy, które są tak naprawdę już nie do odzyskania w naszym pokoleniu. No bo żeby mieć 100-letnie drzewo, no to po prostu musi kolejne 100 lat minąć i tutaj tego nie przeskoczymy. Posadzą leśnicy nowe drzewa, no ale tak naprawdę to miejsce jako taki system przyrodniczy no nie będzie już funkcjonowało w ten sposób jak do tej pory. Mamy też takie tłumaczenie, że droga była obok. I ja się zawsze zastanawiam, jak są podnoszone takie argumenty a propos właśnie tego, że trzeba było wyciąć, bo droga. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego, bo to pewnie jest jakaś oczywistość, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, bo ja się zawsze zastanawiam, dlaczego te drogi nie są wytyczane w inny sposób, w innych miejscach. Oczywiście można mnie teraz skrytykować, że jestem naiwny, bo obszar Natura 2000 jakby nie obowiązywał ileś tam lat temu, tak, ale jakby to nie o to chodzi, proszę Państwa, tylko chodzi o to, że no, jednak 109-letnie drzewa, a droga, no drogi są raczej po prostu dużo nowsze niż drzewa tam rosnące, więc to wiadomo będzie, że ta droga na przykład mając 30 lat, czyli była robiona przy drzewach mających lat 70, no to wiadomo, że będzie tam przez 30-50 lat taka droga i że będzie w okolicy takich starych drzew, więc ja się zawsze zastanawiam, czemu nie można tych, nie wiem, dróg, zabudowań po prostu postawić w innym miejscu. Dla gmin to jest na pewno kwestia pieniędzy i jakichś inwestycji. No, znamy przypadki, gdzie w województwie opolskim udało się uratować taką starą aleję drzew, prowadząc, wykupując grunty po prostu i prowadząc przez niedalekie pola drogę, a teren dawnej drogi zachowując jako taką, jako szlak rowerowy. Więc jeżeli gminy chcą, to mogą. Natomiast no, wszystkim się spieszy, jeżeli ktoś już podróżuje samochodem, to też mu się zależy na tym, żeby jak najszybciej się przemieścić z punktu A do punktu B. I to jest też takie trochę mylne wrażenie, bo są różne badania, które pokazują, że
drzewa wbrew pozorom zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Z tego względu, że ta droga jest po pierwsze mniej monotonna, po drugie podświadomie zwalniamy, nie wciskamy gazu do dechy. I to bardzo jest ważne oddziaływanie, bo właśnie badania pokazują, że jest mniej wypadków na tych drogach, przy których rosną drzewa. Już pomijam to, że one też odsłaniają od wiatru, dają cień. Tam, gdzie jest cień, no to dłużej jakość zachowuje w ogóle nawierzchnia drogi. Dawniej droga czy zakrzywienia przydrożne też osłaniały od śniegu, który był zawiewany, więc to wszystko jest tak naprawdę ważne. No ale bardzo często gminy obecnie no, chcą podnieść komfort podróży swoim mieszkańcom. Też te drogi prostują, niby w imię tego, żeby było bezpieczniej, ale tak naprawdę to bardzo często zwiększa niebezpieczeństwo na tych drogach. Więc to jest też pytanie o to, no, o nasz komfort podróży i co nieraz jest ważniejsze właśnie, ten komfort, ta szybkość, czy to, żeby po prostu no, mieć jeszcze gdzieś trochę tej przyrody. Takie drzewo starsze, ono ma zupełnie inne, znaczy o wiele jakby szersze funkcje przyrodnicze, to znaczy produkuje więcej tlenu niż taka mała sadzonka i to nawet 100 razy więcej, zatrzymuje więcej wody, tej, zwłaszcza jak są jakieś nawalne opady i potem ją powoli odparowuje i uwalnia do gruntu, więc zatrzymuje też dwutlenek węgla i inne jakieś substancje, które się pojawiają w atmosferze, wiąże je ze sobą. Więc tak naprawdę też często o tym zarządcy dróg zapominają, że wycinając takie przydrożne drzewa, no to jednak obniżają trochę na przykład wiek nawierzchni i siłą rzeczy będzie musiał być szybciej robiony remont, trzeba będzie więcej pieniędzy zainwestować. No to o czym Pani wspomina, Pani Marzena, to jest też przypadek autostrady A1, którą ja dosyć często swego czasu podróżowałem i tam właśnie narażenie na warunki pogodowe, szczególnie na wiatr, wynikają z tego, że ona jest zawsze w szczerym polu, tam się cały czas jedzie po prostu w szczerym polu tą autostradą, nie ma tam w ogóle drzew. I jak pamiętam, zacząłem jeździć w ogóle tą autostradą A1, to zacząłem wspominać, jak autostrada jest do Berlina, która jest właściwie cały czas osłonięta drzewami, wiele, wiele kilometrów. Także to niech będzie dla Państwa, którzy nas teraz podglądają i podsłuchują, pewien taki dowód i to nawet nie anegdotyczny na temat, jeden z wielu po prostu takich z praktyki dowodów na to, że Pani Marzena ma oczywiście rację a propos tego bezpieczeństwa. No i Pani Marzeno, jeszcze się jedno takie pytanie pojawia, gdzieś jak sobie myślę o tej sytuacji spod Chełmna, a mianowicie no, wypowiedzi pana Henryka Kapusty, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy, który stwierdził, że obszar Natura 2000, to cytat, to pojęcie bardzo ogólne, nie na jego terenie mieszkają ludzie, znajdują się zakłady pracy czy gospodarstwa rolne. Czy rzeczywiście pojęcie obszar Natura 2000 jest tak pojemne? I tak, i nie. Znaczy, nie słyszałam wcześniej tej wypowiedzi, natomiast no, w ustawie o ochronie przyrody jest jasno wskazane, no, czym są te ochrony Natura 2000. Zgłaszamy te tereny do Komisji Europejskiej, przygotowujemy dla nich plany ochrony przyrody. Jest to coś ważnego, bo jest to też pomyślane jako taka sieć terenów chronionych w całej Europie, które mają kolejnym pokoleniom zapewnić możliwość korzystania z pewnych walorów przyrodniczych, czy w ogóle no, spotkania się z przyrodą, której coraz jest mniej tak naprawdę, no bo cały czas inwestujemy, cały czas nasze miasta się rozrastają. Tereny w okolicach miast również są cały czas zabudowywane, no bo każdy chce mieć ten dom gdzieś tam pod miastem, więc jakby siłą rzeczy mamy coraz mniej takiej dzikiej przyrody, a coraz więcej no, takiej zieleni zagospodarowanej,
Więc na przykład na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego, no to każde z takich dzikich miejsc chronione właśnie, czy to przez formę Natury 2000, czy jako park krajobrazowy, czy jako rezerwat, czy jako pomnik przyrody, jest po prostu na wagę złota. Marta Grunland z Greenpeace Polska stwierdziła chyba w zeszłym roku w mediach, że lasy państwowe to takie państwo w państwie. Zgodziłaby się pani z takim stwierdzeniem? Tak. Nic dodać, nic ująć. Nic dodać, nic ująć, rozumiem. Nie, no po prostu rządzą się swoimi prawami i wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, co się dzieje teraz, że nastąpiło takie przebudzenie społeczne, że ludzie się po pierwsze zaczęli interesować i to się chyba też zbiegło z tym, jak rozpoczęła się pandemia i po prostu zaczęliśmy bardziej patrzeć na te tereny w naszej najbliższej okolicy. Ludzie nagle zaczęli dostrzegać, jak no, tu wychodzą z psem, tutaj jadą na rowerze i nagle z dnia na dzień po prostu lasy znikają w tym najbliższym otoczeniu miasta. I też mi się wydaje, że też to jest taki moment, obywatele się budzą, bo no, przyzwyczaili się do tego, że na przykład mogą współdecydować w ramach budżetów obywatelskich, są pytani o zdanie w różnych sprawach w ramach konsultacji społecznych. I tutaj nagle mamy jakąś taką część życia społecznego, która jakby w ogóle no, zatrzymała się gdzieś tam 20 lat temu, czy nawet wcześniej i no, jakby nie mamy na nią żadnego wpływu, mimo tego, że jest to nasze dobro wspólne wszystkich obywateli i obywatelek całego społeczeństwa. No i się okazuje, że jednak możemy mieć na nią wpływ, no ale jak widać idzie to dość opornie. To tutaj można dużo różnych anegdot przytoczyć. Ostatnio taka głośna była też sprawa dotycząca konsultacji prowadzonych właśnie w związku z planem urządzenia lasu na południu w Polski, nad leśnictwie Brynek, to jest na Śląsku, tam okolice Gliwic, Zabrza, gdzie przyszło kilkaset uwag od mieszkańców, gdzie ludzie pisali, że nie chcą wycinek, no właśnie ze względu na to, że tam są mocno zurbanizowane tereny, jest bardzo dużo przemysłu, no i te lasy, które są, są na wagę złota. No i co nadleśnictwo na to odpowiedziało? Że oni nie wiedzą, czym są wycinki, że to jest za mało precyzyjne określenie, no i że mieszkańcy po prostu nie wiedzą, o czym piszą. I została tam w odpowiedzi przez chyba jednego z wicedyrektorów wyliczone, jakie są rodzaje cięć i żeby mieszkańcy doprecyzowali, o co im chodzi, także. Aha. Tego typu historie się zdarzają w 2022 roku w Polsce. Pani Marzeno, proszę nam na koniec naszego spotkania jeszcze powiedzieć, gdzie można, no nie wiem, może inaczej tak. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Modrze, z którego pani jest i jak można wspomóc wasze działania? My zajmujemy się przede wszystkim Bydgoszczą i okolicami, dobrostanem drzew i przyrody w Bydgoszczy, w okolicach, w województwie kujawsko-pomorskim, ale też już włączaliśmy się w sprawy w innych częściach Polski, czy to na południu, czy na północy. Na co dzień podejmujemy różnego rodzaju interwencje. Bardzo często mieszkańcy nas proszą o zweryfikowanie tego, czy dane drzewo się nadaje do wycinki, albo też, no, czy powinno być wycięte. Ale prowadzimy też taką stronę, na której razem z członkiniami, członkami naszego stowarzyszenia społecznie inwentaryzujemy drzewa, żeby stworzyć bazę drzew w Bydgoszczy. I to się dzieje jakby nie tylko w Bydgoszczy, bo też mieszkańcy innych miast to robią. Na przykład w Radomiu bardzo prężnie działają w tej sprawie. Ponadto zgłaszamy też pomniki przyrody, no i angażujemy się w różne projekty związane czy to z monitoringiem przyrody, zieleni, przepisów w tym zakresie.
Realizowaliśmy też takie projekty z Funduszu Obywatelskiego, gdzie analizowaliśmy wszystkie decyzje dotyczące wycinki drzew na terenie miasta, żeby policzyć, ile drzew wycięto, ile drzew w zamian nasadzono, no i czy to było zasadne. I to są też w sumie takie ciekawe dane, do których no, w innych miastach nie ma dostępu. Zachęcam do zalajkowania naszej strony, bo piszemy też różne ciekawe przyrodnicze rzeczy, też organizujemy spacery w Bydgoszczy i nie tylko przyrodnicze. Można nas też śledzić na Twitterze i na Instagramie. Naszą gościnią była Marzena Błaszczyk, Stowarzyszenie Modrzew. Bardzo dziękujemy za odwiedziny w Nieco Jaśniej, za to, że znalazła Pani dla nas chwilę dzisiaj. Przed lotem, to Państwu tak tylko zdradzę, udało się Panią Marzenę złapać przed wojażami. Dziękujemy i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze w Resecie Obywatelskim. Ja również. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było gościć u Państwa. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, ja z Wami jeszcze sekundkę zostaję, żeby się pożegnać. Bardzo dziękuję za wszystkie dzisiejsze komentarze, za Wasze zaangażowanie w sprawy oczywiście obywatelskie, ale też w sprawy Resetu Obywatelskiego. W to, że nas tak pięknie wspieracie i budujecie z nami to medium, widzieliście w naszych social mediach. Bardzo dziękujemy za jeszcze raz za tę urodzinową zrzutkę. Jak widzicie, udało się kupić masę sprzętu i Reset jest w budowie, a kolejne wieści z tego pola budowy już niebawem. Tymczasem ja życzę Wam bardzo serdecznie najlepszego w ten weekend. Starajcie się wypoczywać i nie dawać złym myślom. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.